witam wszystkich bardzo serdecznie na finale 5. edycji konkursu Segreguj.pl organizowane przez Międzygminny Związek Czysty Region. Duży aplauz. Ale wam przede wszystkim dziękuję za to, że uczycie dorosłych. Tym razem uczycie dorosłych. I ja to mówię naprawdę przekonana, że jeżeli chodzi o segregację, to taka jest w tej chwili sytuacja, że to dzieci uczą rodziców, nie wrzucaj tu, wrzucaj tam. Uczą, jak segregować dzieci rodziców, a nie odwrotnie. I o to was proszę, żebyście dalej tak robili, żebyście zwracali rodzicom uwagę, że robią coś źle. Bo wy już macie takie podejście, którego byśmy marzylibyśmy, żeby rodzice też tak się zachowywali. Będziecie rodziców uczyć segregować? Głośniej! Super! Teraz już nie mam wątpliwości, że to się uda. Zbieraliście tyle sprzętu elektronicznego, zużytego, to mówię, następnego roku już nie może być tego sprzętu dużo. A się okazuje, że już gromadzicie na kolejne zbiórki. Także trzymajcie tak, dawajcie dobry przykład. A ja tutaj z organizatorem także rozmawiam, bo uważam, że wasza idea, wasze zaangażowanie godne jest nie tylko pochwały, ale rozszerzenia na znacznie szerszy obszar niż tylko tego czystego regionu. Cieszę się bardzo, gratuluję wam i trzymajcie tą formę i tak dalej. Wszystkiego dobrego.